działalność staropolskich, krakowskich cechów rzemieślniczych znamy głównie z licznych przedmiotów zgromadzonych w muzeach oraz miniatur zawartych w tzw. kodeksie Baltazara Bechema z początku XVI wieku. Jednak dla archiwistów i historyków badających historię Krakowa ważne jest pytanie, w jaki sposób cechy dokumentowały swoje funkcjonowanie? Kiedy przeglądamy staropolskie księgi wytworzone przez Radę Miejską Krakowską, znajdujemy w każdym roku charakterystyczne wpisy, takie rzucające się w oczy. Są to wykazy starszych cechowych, którzy złożyli przysięgę na wierność nowo wybranej Radzie Miejskiej. Takie eleganckie, wyróżniające się wpisanie tych starszych cechowych pokazuje znaczenie cechów w życiu miasta Krakowa. Cechy rzemieślnicze, czyli stowarzyszenia skupiające przedstawicieli tego samego zawodu lub kilku pokrewnych, funkcjonowały w Krakowie w XIV wieku, podobnie na Kazimierzu, z czasem także na Kleparzu. Zasadniczym celem funkcjonowania cechów była obrona praw i przywilejów rzemieślników, organizacja życia rzemieślników w mieście, funkcjonowania warsztatów, przyjmowania uczniów na naukę, wzajemna samopomoc w razie śmierci, czyli nad wdowami i sierotami. Ważne było organizacja życia religijnego, ponieważ pamiętajmy, że cechy miały swoje kaplice i ołtarze w kościołach, uczestniczyły w procesjach np. świętego Stanisława na Skałkę czy Bożego Ciała. Ważnym elementem był udział w samoobronie miejskiej w razie ataku. Cechy miały przydzielane baszty, których broniły. Elementem nauki i przygotowania do tego było strzelanie do kura w ramach Bractwa Kurkowego. Pełnoprawnymi członkami cechu byli właściciele warsztatów, czyli mistrzowie, którzy przyjmowali uczniów na naukę. Po okresie nauki uczeń stawał się czeladnikiem, zwanym towarzyszem. Towarzysz miał już wiedzę praktyczną, jednakże żeby założyć własny warsztat, musiał uiścić dużą opłatę. Elementem zwalniającym była ożenek z wdową po majstrze lub jego córką. Towarzysz musiał przygotować majstersztyk, odbyć wędrówkę czeladniczą i wówczas był gotowy założyć własny warsztat. Cechy funkcjonowały w oparciu o spisane statuty, które regulowały całość ich funkcjonowania. Statuty zatwierdzała Rada Miejska, potem potwierdzał panujący władca. Były to piękne pergaminowe dokumenty, wielokrotnie ozdabiane. Ale na przykład statuty cechu drukarzy, którzy działali przy uczelni, zatwierdzał rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego. Statuty ulegały zmianom, tak jak zmieniało się życie Krakowa i jego mieszkańców. W związku z tym trzeba było wprowadzać pewne modernizacje. Z czasem statuty stawały się już poszytami, tak wiele elementów życia tego cechu trzeba było tam ująć. Cechy, podobnie jak władze miasta, sporządzały kopiariusze swoich najważniejszych przywilejów. No, znak czasów, wybuchające pożary niszczyły wszystko. Teksty statutów były wpisywane do ksiąg miejskich, stąd też zdarza się, że oryginalny dokument się nie zachował, mamy jednak jego tekst wpisany do księgi. Bardzo ważne były wykazy członków cechu, czyli majstrów, czeladników. Powstawały one i prowadzone były na bieżąco, niemniej jednak prawdopodobnie na skutek zniszczenia dokumentów dla części wpisów musiały być odtwarzane wstecz, potem są już prowadzone na bieżąco nawet do XX wieku. Te spisy niejednokrotnie stanowiły takie katalogi dla każdego majstra, sprowadzano osobną kartę, gdzie wpisywano jakich miał uczniów, kiedy zmarł, jakąś inną jego działalność. Zdarza się, że takie niezapisane karty potem były wykorzystywane do innych zapisków. Władze cechu, czyli starszy i podstarszy, były wybierane podczas ogólnych zgromadzeń rzemieślników danego cechu. Podczas tych zgromadzeń dyskutowano o funkcjonowaniu cechu, karano jakieś przewinienia, zajmowano się sprawami wówczas bardzo ważnymi. Powstawały protokoły,
które wpisywał sekretarz do odpowiedniej księgi. One są czasami bardzo ładnie pisane, bardzo obfite, czasami są bardzo, bardzo skrótowe. I w zależności od tego, jak księga była zapisywana i wykorzystywana, czasem po wielu, wielu latach w wolne miejsca wpisywano też dodatkowe elementy. Ważnym zadaniem starszych cechowych było także dbanie o majątek cechu, zarówno ten majątek w postaci kamienicy, bo niektóre cechy dysponowały kamienicami, jak na przykład cech złotników na ulicy Brackiej, cech krawców miał na ulicy Grodzkiej i na ulicy Szpitalnej, cech mszewców przy ulicy Świętego Tomasza, a znamy do tej pory siedzibę cechu rzeźników, czyli na Kotłowem. W związku z tym ważna była ta dokumentacja dochodów, wydatków cechu, dokumentacja majątku i opłat wpłacanych przez rzemieślników. Majątek cechu był także taki ruchomy, czyli na przykład chorągwie, sztandary, przedmioty użytku, które były zabezpieczane przez starszego i podstarszego w tak zwanej ladzie cechowej, gdzie ukrywano także najważniejsze dokumenty, pieniądze, pieczęć cechową. Niejednokrotnie te oprawy rękopisów prowadzonych przez cechy były bardzo artystyczne i ich ważnym elementem był herb, no bo herb był tak zwany mówiący, czyli bardzo często pokazywał, czym się cech zajmuje, jak w przypadku na przykład rzeźników, gdzie jest głowa wołu. Ten herb znajdujemy także na tłoku pieczętnym, czyli na pieczęci. Służył także do ozdabiania na przykład karty tytułowej. Kiedy archiwalia cechowe trafiły do zasobu krakowskiego archiwum? Na początku wieku XIX wraz z rozwojem przemysłu znaczenie gospodarcze cechów zmalało. Została już im tylko funkcja samorządowa i kształcenia rzemieślników. No a staropolskie księgi, dokumenty trzeba było przechowywać, dbać o nie, a nie miały już znaczenia prawnego. Kiedy w 1887 roku Krakowska Rada Miejska zdecydowała o powstaniu Archiwum Aktów Dawnych Miasta Krakowa, zaczęło ono gromadzić w swojej siedzibie przy ulicy Siennej 16 staropolską dokumentację miasta. No a działalność cechów to dla tego okresu bardzo ważne, więc także i ich dokumenty. Rozpoczęła się więc akcja przejmowania w formie depozytów tych akt cechowych. Pierwszy był cech chirurgów, który w 1891 roku przekazał do archiwum swoje archiwalia. I stopniowo uczyniło tak większość działających cechów. Akcja była kontynuowana w okresie międzywojennym, nawet jeszcze po II wojnie światowej. Dlatego też w zasobie archiwum mamy dokumentację cechową od XIV wieku do połowy XX wieku. Cechy łącznie z archiwaliami przekazywały też przedmioty, którymi dysponują, które pomagały w funkcjonowaniu cechów. Chorągwie, krzyże, kufle, lady cechowe, tłoki pieczętne. I te przedmioty też gromadzone w zasobie Archiwum Aktów Dawnych Miasta Krakowa, kiedy w 1889 roku Rada Miejska zdecydowała o powstaniu Muzeum Historycznego Miasta Krakowa, też były nadal przechowywane i gromadzone do 1950 roku, kiedy muzeum wyprowadziło się z budynku przy ulicy Siennej i wówczas w archiwum zostały księgi, dokumenty pergaminowe czy papierowe i tłoki pieczętne. W zasobie archiwum mamy oficjalnie 35 zespołów akt cechowych. Jednakże pamiętajmy, że przez wieki zwiększała się liczba cechów. Na przykład z garbarzy wydzielili się czerwoni garbarze i białoskórnicy, z których z kolei wydzielili się z czasem kurdybanicy. Niektóre zawody zanikały, jak na przykład kusznicy, ale pojawiały się nowe, jak rusznikarze. Z czasem też cechy się łączyły, na przykład ślusarze, kowale i zegarmistrze w jeden cech. W związku z tym liczba cechów nie oznacza ilości dokumentacji pokazującej wiele, wiele zawodów rzemieślniczych funkcjonujących w staropolskim Krakowie.
Czy wiek XIX i późniejszy w istotny sposób zmieniły formę dokumentacji prowadzonej przez cechy? Zasadnicze serie ksiąg się nie zmieniły. Księgi protokołów, wykazy członków cechu może przestaną już prowadzić kopiariusze dokumentów królewskich, bo już nie miały znaczenia. Taką nowością były litografie i większa ilość druku wprowadzanego do całej tej prowadzonej dokumentacji, na przykład do dyplomów czeladniczych. Ale nowością są fotografie. Władze cechowe fotografowały członków cechu podczas różnych uroczystości, także fotografie indywidualne. W ten sposób także zabezpieczano przechowywane w cechu materiały. No, doceniano tą kwestię zabezpieczenia i zachowania dla potomności, na przykład dokumentów, sztandarów czy portretów niejednokrotnie bardzo, bardzo interesujących. Wiemy, że na przykład w cechu rzeźników były portrety malowane przez Wojciecha Kossaka. Czy dokumentacja cechowa ma wartość tylko dla badaczy historii Krakowa, czy może być przydatna na przykład krakowianom w poszukiwaniu przodków? Dokumentacja cechów rejestrowała całość życia rzemieślników, więc możemy tam znaleźć także interesujące dla nas fakty o naszej rodzinie, bo niejednokrotnie tradycja wykonywania danego rzemiosła i przekazywania sobie warsztatu miała wielopokoleniowe tradycje w rodzinie, przechodziła z ojca na syna albo na zięcia. W związku z tym możemy potwierdzić takie legendy rodzinne właśnie w ten sposób. W aktach często wpisywano, skąd pochodzili uczniowie przyjmowani do cechu, więc to nam może pokazać, skąd pochodzili nasi przodkowie. Czasem wykazujemy takie niezrozumiałe dla innych zainteresowanie pracą rzemieślniczą. Spojrzenie do akt cechowych i odnalezienie swoich przodków w aktach konkretnego cechu może to wyjaśnić. Po prostu mamy to w genach po przodkach.